Good morning, Reichland! Radio Pałasz Station 414 UKF, tutaj Rutgarda Grauson. Zapraszamy na skrót informacji z Reichlandu. Reichland, Pałasz. Station. Kończy się pora deszczowa. Jeszcze tylko kilka dni, a słońce wyjdzie zza chmur i znów będziemy mogli cieszyć się długim, pięknym dniem. Plaże Arena Blanka znów zaroją się od turystów, a w powietrzu rozbrzmią gorące rytmy Tlaxi i Skaskinku. Ale w tych radosnych chwilach musimy pamiętać, że nasz kraj wciąż leczy rany po dyktaturze generała Manuela Fijado. Ledwie 2 lata temu Zjednoczonemu Frontowi Wyzwolenia San Lustriano udało się pokonać armię Fijaditos i zająć stolicę. I choć sojusz bojowników z Ludowego Szlaku Łaski Midi i plemiennych partyzantów z Ruchu Srebrnej Łuski wydawał się początkowo egzotyczny, to dziś na godle Republiki obok palmy Baja i karabinu szturmowego Worab znajdują się 2 profile, ludzki i skinkowy. A ja wam powiem, że czuję smutek. Smutek i zażenowanie. Są przecież bohaterowie, dla których nie ma miejsca na sztandarach, a którzy też przyłożyli się do wspólnego dzieła wyzwolenia. Wiecie, o kim mówię, co? Ratusy z podziemnego gniazda Nobleza walczyły od chwili, gdy myrmidyjski komandant Marcos połączył swe siły z wodzem Qualquecatlem od Srebrnej Łuski. Były z nimi, kiedy ogłosili manifest w górach kręgosłupa Soteka. Pułkownik Kurcnak prowadził swoich szczur-grenadierów podczas rajdu na bazę Arismendi, a podczas ostatecznego ataku na stolicę to komandosi z grup uderzeniowych ratusów Gouda, Parmezan, Emmentaler i Camembert zdołali wedrzeć się do magazynów, gdzie przechowywano broń chemiczną i ją zneutralizować. A dziś odmawiamy im należnej sławy. Przynajmniej przestaliśmy ich nazywać skawenami. Już w tym roku zaczną się wykopaliska w rejonie Camaguan. To niewielkie miasto w Zatoce Libertad, wedle profesora Hertericha Ublingena z Uniwersytetu Altdorfskiego, zostało ufundowane na obszarze, gdzie wcześniej znajdowała się kolonialna osada Skegi, która wedle różnych badań miała zostać zniszczona w okolicach 2510-2530 roku przez sojusz plemion jaszczuroludzi z miast państw Hexoatl i Sharkakoatui. Profesor Ublingen swoją hipotezę postawił m.in. kierując się pamiętnikami Gisola Belli D'Amato, których niezwykła dokładność i precyzja ustępowała jedynie ich emocjonalności. Co tu dużo mówić, być może pamiętniki są fikcyjne, ale dofinansowanie Rajklandzkiej Republiki Federalnej jest niebagatelne, a wciąż jest wiele niezbadanych miejsc kultur tubylczych. Kto wie, czy nie nimi powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. A tymczasem kult Mirmidi wciąż dopomina się od naszego rządu przekazania klasztoru Sol Poniente, jak i znajdującej się tam kolekcji obrazów. Wśród nich takich perełek jak portretów świętej Kwadrat oraz młodzieńca z młotem z jakiegoś powodu zwanego młodzieńcem nie uchodzi. W Republice Kseti wciąż trwa protest ludności tubylczej ze szczepów Teta Kukeko i Nargrok. Jaszczuroludzie nie zgadzają się na wyrąb lasu deszczowego przez estalijską korporację Mundo. W ciągu ostatnich kilku dni doszło do 3 starć pomiędzy wojownikami obu szczepów, a personelem prywatnej firmy wojskowej Verena et Myrmidia. Śmierć poniosło 4 ludzi i 7 skinków. Poza tym grupa kroksigorów porozrywała gąsienice w ciężkich buldożerach i harwesterach. To kolejna odsłona starć w obronie dziedzictwa tubylczego. Rok temu rząd Republiki Kseti próbował ratować swój budżet wyprzedażą do muzeów w Rajklandzie, Bretonii i Tilei przedkolonialnych artefaktów z czasów kultury Slanów, ale kilkudniowe zamieszki w prowincji Kakwirotalan zamieszkały w większości przez jeszcze ludzi, zachwiały reżimem Kseti i niemal obaliły władzę prezydenta Kamente, którego rządy doprowadziły niegdyś bogaty kraj do katastrofy gospodarczej. Jak ironicznie brzmią dziś słowa Kamente wypowiedziane świeżo po wyborach 12 lat temu. Nie jesteśmy jakąś republiką awokadową. Państwa staroświatowe mogą się od nas uczyć rządzenia. Są doniesienia, że w dorzeczu Asaveli w samym środku lasu równikowego w prowincji Kwaci ekipa przyrodników sfilmowała żywego troglodona. Ten gigantyczny gad od 80 lat jest uznawany za wymarłego. Doprowadzić do tego miało rabunkowe wycinanie dżungli oraz polowania, jakie na wielkie gady prowadzono jeszcze w czasach kolonialnych. Arystokraci z Estali czy baronowie przemysłowi z Norski marzyli o karmazynowych rogach troglodona lub skórze karnozaura. Wedle badaczy miejsce, w którym dostrzeżono troglodona, jest odizolowaną od świata zewnętrznego doliną, co pozwala mieć nadzieję na odkrycie nieznanych lub innych uznanych za wymarłe zwierząt. Kto wie, może uda nam się na żywo zaobserwować Strachosauriana, kilkunastometrową bestię, na której wodzowie jaszczuroludzi kilkaset lat temu ruszali do walki. Pałasz. I to wszystko na dziś. Żegna was Rutgarda Grauson, Reichland Pałasz Station. Reichland Pałasz. Station.